Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Let's Play Tomb Raider Underworld. Dzisiaj będziemy zwiedzać Morze Arktyczne. Przypominam, że jest to ostatni poziom w tej grze. I w tej grze w ogóle nie ma żadnego bossa końcowego. Chodzi mi o to, że nie będziemy się rozprawiać z Nathlą. Będziemy musieli wykorzystać nasz spryt. A właściwie zdolności fizyczne. Aha. I żeby przejść ten poziom, będziemy musieli otworzyć tę bramę, którą właśnie zobaczycie za chwilę. I żeby tak to... żeby uruchomić, będziemy potrzebowali takich kamieni, których jest 4, ja się nie mylę, tak, 4. I one będą służyć jako takie klucze. Młota Thora będziemy używać także, możemy używać także pod wodą. To jest bardzo fajne, mi się podoba. Sekretów, ale my ich nie będziemy zbierać. Sekrety będziemy zbierać aniversary. Tam jest ich bardzo mało. Tutaj zobaczymy pierwszą część klucza. Na górze raczej nic nie ma, ale sprawdzimy. Albo jest. Nie, pomyliłem się, chyba jest. Tylko coś mi gra nawala. I klawisze mi trochę niektóre nie działają. Mam na myśli, że działają, tylko nie tak jak chcę. Tak, tu jest pierwsza część klucza. Nie wiem, to nie są ogólnie klucze, ale ja ich tak będę nazywać, ponieważ bardziej to pasuje do nich klucze niż inne określenia. Bardzo ładnie wygląda latarka pod wodą. Promień. Teraz gdzie mieliśmy iść? Tutaj. W grze dodano także możliwość szybkiej zmiany ruchu. Jeśli chce, okaże się, że
obiektu, którego się udajemy, jest po całkiem innej stronie, czyli za naszymi plecami, możemy... tylko nie wiem, jak to dokładnie jest. Aha. Możemy... A na przykład chcemy wyjść, a wyjście jest po drugiej stronie. Wciskamy momentalnie klawisz... w moim przypadku jest to S, czyli do tyłu. No i tak oto następuje zmiana ruchu. Znaczy, zmiana kierunku. Jest to przydatne, chociaż niewiele się tego używa w grze. Dobra. Mamy już pierwszą część. Teraz możemy się udać po drugą. Druga jest chyba tam. Tam na dole. Ile się nie mylę. No tak, jest druga. To jest właśnie podpowiedź, że tego trzeba szukać. Dobra, zostawimy go w spokoju. Tutaj jest coś w rodzaju... nie wiem co to jest, ale jest to klucz. Klucz. Zamek, który otwiera. I następny... O, tutaj znajdziemy następny część kluczy, a chyba dwie. Nie, dwie już mamy, to zostały nam jeszcze... Ile my mamy? Znaleźliśmy jedną. Drugą. Jakoś mało się orientuje. Zaraz zobaczymy. Trafiłem. To bardzo mnie cieszy. Teraz nie pamiętam, nie wiem ile zebraliśmy tych części. Mi się wydaje, że 3. A dokładnie nie wiem. To się okaże za chwilę. Wydaje, że o czymś zapomniałam. Klucze wkładamy w ten oto sposób. Teraz się okaże, czy miałem rację z tymi trzema. Nie miałem racji, mam wszystkie 4. Kurczę, nie chciałem. Nie potrzebuję na razie spowolnienie czasu. Nieważne. Teraz normalnie tego nie uruchomimy, ponieważ...
nie uruchomimy, ponieważ widzicie te posągi, one mają miecze. Niektóre miecze są w górę ustawione, a niektóre są wbite w te oto łańcuchy. I ta dźwignia... Ta dźwignia, jeśli ją uruchomimy, to te łańcuchy zaczną się ruszać. Ale ponieważ te miecze są wbite, to zostaną unieruchomione. Czekajcie, bo te rekiny strasznie mnie wkurzają. Pchają się nie wiadomo kiedy. Nawet nie wiem kiedy. Za pomocą tych rękawic możemy podnieść te śruby i włożyć je na swoje miejsce. Wygląda to dość ładnie. Tych posągów chyba z mieczami jest tylko dwa. Są dwa posągi z mieczami. Z mieczami, które są wbite. No i tak widzimy ten filmik mały. Krótki filmik.